Patrycja Kobyłka, witam Państwa. Dzisiaj z Panią Kasią chciałabym porozmawiać na temat produktów stuprocentowych, czyli soki, różnego rodzaju dżemy. Czy istnieją produkty stuprocentowe, czyli niesłodzone cukrem ani żadnym innym słodzikiem? Więc tutaj tak, może na początku powiedzmy sobie troszeczkę a propos soków, napoi, tak? Więc dla odróżnienia, mamy do wyboru napój, nektar lub sok. Napój będzie najgorszym wyborem, tak, bo będzie zawierał bardzo duże ilości cukru dodanego z zewnątrz, czyli nie bazuje na cukrze naturalnym z jakiegoś tam owocu, tylko ma po prostu duży dodatek cukrów w postaci czystego białego cukru plus dodatki konserwantów, tak? Nektar także nie jest naturalnym produktem, bo oprócz cukru zawartego z owoców ma także cukier taki dodawany z zewnątrz. Na pewno mniej niż napój, ale mimo wszystko zawiera także dodatek cukru. Natomiast mamy soki. Soki teoretycznie powinny być naturalne, czyli powinny nie zawierać dodatków cukrów. Natomiast tylko wtedy, kiedy producent nazwie go sokiem naturalnym. Jeżeli nie ma słowa sok, nie jest to produkt bez dodatku cukru, tak? Czasami możemy mieć napisane 100% jakiegoś tam dodatku owocowego, natomiast na pewno dodatek cukrowy będzie w takim produkcie, więc aby użyć słowa sok, wtedy jesteśmy pewni, że ten producent nie dodaje jakiegoś dodatku cukrowego, tak? Natomiast na rynku mamy bardzo mało takich produktów. Większość z nich jest takim, w cudzysłowie, sokiem podobnym, tak? Czyli niby zawiera sok, niby powinien być naturalny, natomiast no jednak mimo wszystko ten dodatek cukru z zewnątrz jest. Musimy bazować na 100% soku. Jeżeli mamy napis 100% sok, wtedy ten cukier jest tylko i wyłącznie naturalny, czyli pochodzi z tych owoców, tak? Taką najlepszą wersją są te soki jednodniowe. One zdecydowanie mają taki krótki czas trwałości, więc 1 do 2 dni maksymalnie. Naturalnie się psują, tak? Bo nie podlegają żadnej pasteryzacji, nie mają dodatków chemicznych z zewnątrz, więc jest zdecydowanie najlepszy, najbardziej naturalny. Natomiast te wszystkie inne soki, no niestety, ale mają jakiś dłuższy okres do spożycia, to znaczy, że albo mają dodatek konserwantów, albo są na przykład pasteryzowane. I w takim momencie pasteryzacji, gdzie mamy bardzo wysoką temperaturę, te wszystkie witaminy i wartości odżywcze z tego soku tak jakby znikają. Więc tutaj najlepszą wersją jest ten naturalny sok jednodniowy. No ale pamiętajmy, zwracajmy uwagę na etykietki. Większość tych soków niestety ma dodatek cukru z zewnątrz, więc tutaj musimy czytać z tyłu, ile tego cukru się znajduje. Nawet w takich produktach dla dzieci, tak? Nie będę tutaj wymieniała marki, ale mamy jakiś tam sok i w większości jest bardzo duża ilość cukru. Nie jest to tylko cukier pochodzący z owoców, ale niestety też dodatek. Zdecydowanie też duże znaczenie ma to, w czym ten produkt jest podany, tak? Czy na przykład karton, czy butelka taka plastikowa jest zdecydowanie gorsza. Najlepsze byłyby naturalne, czyli szklane butelki, wtedy tych wartości odżywczych też jest zdecydowanie więcej i nie psuje się tak dany produkt, tak? Tutaj w kartonie no wiemy, że jak otworzymy, to ten czas do spożycia jest zdecydowanie krótki, żeby się po prostu ten napój nie psuł. Natomiast ciężko znaleźć sok naprawdę stuprocentowy. Zwracajmy uwagę na etykietki, czytajmy o wartości cukru w danym produkcie. Wybierajmy ten, który będzie miał najmniej tego cukru. Nie pijmy dużych ilości soku, tak? Natomiast podobnie z dżemami czy konfiturami. To wszystko będzie bardzo mocno zagęszczane i dodawane właśnie poza konserwantami cukrem, więc w takim produkcie na pewno mamy jakąś wartość odżywczą i jakieś ilości tych owoców prawdziwych, natomiast większość pochodzi jednak z cukru dodawanego z zewnątrz, więc zdecydowanie bardziej polecam przetwory robić sobie samemu, tak? Więc tutaj wtedy wiemy, ile tego cukru dodajemy, bo musimy go dodać, ale zdecydowanie mniejszą ilość niż to, co pisze producent i nie kupujmy może takich gotowców, jeżeli mamy możliwość zrobić sobie sami. No i na pewno też takie produkty różnią się cenowo, prawda? Tak. Właśnie tutaj a propos tych soków. Jeżeli jest to poniżej 5 zł, to jest to zdecydowanie produkt sokopodobny. Tak? Czyli nie oczekujmy tego, że będzie sok wyciśnięty na przykład z pomarańczy tylko i wyłącznie. Tak. Pamiętajmy też, że te wszystkie soki są produkowane na podstawie rozcieńczania. Czyli najpierw mamy produkt zagęszczony,
Natomiast w momencie produkcji dolewamy do niego wodę i ten sok jest zdecydowanie bardziej rozcieńczony, czyli tych wartości odżywczych jest bardzo mało. Stąd polecam wyciskać sobie samemu. Jeżeli mogę i jestem w stanie kupić pomarańcze, nie wiem, grejpfruty i wycisnąć sobie samemu sok, to zdecydowanie bardziej polecam taki niż ten ze sklepu, tak? Natomiast jak już sięgamy, to potem, który będzie miał napisane 100% naturalny sok. Czyli istnieją 100% soki naturalne. Natomiast musimy je bardzo dobrze szukać i one są gdzieś ukryte pomiędzy tymi sokami podobnymi, natomiast cenowo też zwróćmy uwagę, one są zdecydowanie droższe. Dziękujemy za dzisiaj, no i apelujemy, czytajmy etykiety i wybierajmy mniejsze zło.